Dzień dobry Państwu, mówi Paweł Kula, polski lekarz pracujący w Szwecji. Dzisiaj komentarz do wywiadu, który znalazłem na portalu Pulsu Medycyny. Wywiad z panem dyrektorem Jerzym Fredigierem, dyrektorem szpitala imieniem Stefana Żeromskiego w Krakowie. Zgadzam się z tezami postawionymi przez pana dyrektora Fredigiera, nie tylko dlatego, że był on moim nauczycielem w czasach, kiedy pracowałem na oddziale chirurgii ogólnej Szpitala Bonifratów w Krakowie. Pamiętam te czasy, kiedy dyżurowaliśmy razem na ostrych dyżurach dla miasta Krakowa. Nieprzespane noce, adrenalina we krwi i operacje na ostro w ramach chirurgii ogólnej. Później pan dyrektor Jerzy Fredigier był prezesem Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, ja dyrektorem, stąd znam problemy organizacji i zarządzania nie tylko podstawową opieką zdrowotną, w której pracuję teraz, ale również w przypadku lecznictwa szpitalnego. W tym wywiadzie, jak zwykle, jeden wątek dotyczy finansowania Polskiej Służby Zdrowia. To jest oczywiście temat dyżurny w większości wywiadów z kadrą zarządzającą polskimi szpitalami. Natomiast mnie zainteresował inny wątek. Uważam, że bardzo ważny. Pan dyrektor Jerzy Fredigier zwraca uwagę, że błędy w systemie kształcenia polskich lekarzy spowodowały, że jest coraz mniej specjalistów z interny. Interna to królowa nauk medycznych, specjalizacja z chorób wewnętrznych i oddziały internistyczne stanowią podstawę lecznictwa zamkniętego. Niestety młodzi polscy lekarze wybierają węższe specjalizacje, które wcześniej wchodziły w zakres interny. Dzisiaj mamy w Polsce 77 różnych specjalizacji medycznych. Jeśli chodzi o internę, to jest 13 specjalizacji. Kiedyś one były pod specjalizacjami, bo trzeba było najpierw zrobić specjalizację z interny, a dopiero specjalizować się w wąskiej specjalizacji. Ja wymienię tylko dla przykładu te wąskie specjalizacje, które wybierają młodzi polscy lekarze, zamiast właśnie królowej nauk medycznych interny. Jest to alergiologia, angiologia, pulmonologia, diabetologia, endokrynologia, gastroenterologia, geriatria, hematologia, hepatologia, hipertensjologia, kardiologia, nefrologia, pulmonologia. W sumie to wyjaśnia wszystko. Ja obecnie pracuję w szwedzkiej podstawowej opiece zdrowotnej jako allmänlekarz, czyli lekarz ogólny, po polsku lekarz rodzinny, po angielsku general practitioner. I w podstawowej opiece zdrowotnej jest dokładnie ten sam problem. Wielu pacjentów, wielu decydentów, organizatorów służby zdrowia w Polsce i w Szwecji zastanawia się, czy najlepszym rozwiązaniem jest, kiedy w podstawowej opiece zdrowotnej pracuje lekarz rodzinny, lekarz ogólny, czy też może byłoby lepiej, gdyby pracowali specjaliści. Ja osobiście nie wyobrażam sobie przychodni, gdzie pracuje 77 różnych specjalistów. O tym, jak ważne jest holistyczne spojrzenie na pacjenta, nie muszę chyba nikogo przekonywać. O tym, że żyjemy w świecie, gdzie spotykamy coraz więcej specjalistów w różnych wąskich dziedzinach. I to nie tylko dotyczy
medycyny, ale wszystkich innych specjalności. Po co nam są potrzebni generaliści? Właśnie, lekarze ogólni w POZ-cie czy interniści w szpitalach. Odsyłam Państwa do lektury bestsellera numer 1 na liście New York Times z 2019 roku, książka Dawida Epsteina, która w Szwecji ukazała się pod tytułem Bread, czyli szeroki. W oryginale angielskim ma tytuł Range, czyli zakres. Jak nie trudno się domyślić, chodzi oczywiście o to, że zacytuję po szwedzku najpierw. Därför lyckas generalister i en specjalizerat värld. Co oznacza po polsku, dlatego generaliści odnoszą sukcesy w wyspecjalizowanym świecie. Bardzo ciekawa książka, szczególnie dla tych, którzy mają wątpliwości, czy lekarz ogólny, lekarz rodzinny ma wystarczające kompetencje, żeby zajmować się swoimi pacjentami. W końcu nikt nie jest omnibusem. Nikt nie jest w stanie ogarnąć całej wiedzy, ani medycznej, ani w żadnej innej dziedzinie życia. Jeszcze raz. Breadth, czyli range. Dlaczego generaliści odnoszą sukcesy w tak wyspecjalizowanym świecie, w którym żyjemy? Miłej lektury, dziękuję za uwagę i do zobaczenia.